Cześć kochani, dzisiaj jak widzicie po tytule mam dla Was haul zakupowy, ale to jest taki haul nietypowy na moim kanale, bo to jest haul taki pierdółkowy, powiedziałabym. Jakiś czas temu, właściwie jeszcze w grudniu, napisał do mnie chiński sklep, uwaga, który ma bardzo szeroki asortyment, w sensie mają elektronikę, nie wiem, biżuterię, makijaż, bieliznę, ubrania, buty, wszystko po prostu, tam jest wszystko. I zaproponowali mi, że coś mi tam oczywiście wyślą i czy bym nie mogła zrobić filmu, więc stwierdziłam, że okej, zrobię taki film, bo pomyślałam sobie, że okej, ja mogę w sumie spróbować takiego sklepu, w którym mogę wybrać na przykład nie tylko ubrania, bo jak dostaję coś z Shein, to wiadomo, że to są ubrania, czy tam jakaś torebka, którą Wam ostatnio pokazywałam, ale że po prostu sobie zamówię jakieś takie rzeczy, które na przykład nie kupiłabym ich może sama, a tak tu mam okazję sprawdzić, czy jakieś takie pierdołki. I tak też zrobiłam. Pierwszą rzeczą, na którą wpadłam oczywiście, to były buty, bo tak też pan do mnie napisał, że butów mają dużo, proponując mi puchate kapcie jakieś reniferkowe czy coś takiego. No to było w grudniu przed świętami, więc może plan był dobry, ale stwierdziłam, że wybiorę sobie troszeczkę inne. I teraz tak, ceny wszystkich rzeczy będę Wam pokazywała, będą się Wam gdzieś tutaj wyświetlać. Jeszcze teraz kręcąc film nie zaplanowałam gdzie, ale gdzieś się będą wyświetlać. I to są bardzo niskie ceny i te rzeczy są w sumie takie... Jedne są fajne, drugie trochę może mniej fajne, ale generalnie jest w miarę na plus, pomijając wysyłkę, no, która trwała do wczoraj generalnie. A dzisiaj mamy 7 marca. Także długo to trochę trwało i te rzeczy przyszły w częściach. Plusem jest to, że one są wysyłane w taki sposób, że z Chin idą przesyłką rejestrowaną, ale w Polsce już nie, ale docierają i nie musicie płacić też żadnego cła. Także to jest dosyć fajne, bo z tego co kojarzę, cło jest chyba od $25 w górę, jak robicie zakupy. No ale w każdym razie mi się udało tak, że po prostu nie płaciłam tutaj. I teraz tak, zacznę od tych butów. Dlaczego zamówiłam buty? Bo ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że jak zamawiamy z chińskiego sklepu, no to jakość może być różna. Może się nam trafić coś fajnego, a może się nam trafić coś mniej fajnego. Ale wydaje mi się, że te buty, które zamówiłam, są po tej raczej lepszej stronie. Nie jest to może coś nadzwyczajnego, takiego wiecie, wow, szlowowego, bardzo oryginalnego, ale właśnie dlatego je zamówiłam. To są zwykłe, proste botki w kolorze białym. Zamówiłam takie buty, bo stwierdziłam, że nie kupię takich butów, powiedzmy tam załóżmy za 200 czy 300 zł, białych, bo nie wiem jak się będę w tym czuła. Zupełnie. Ja nigdy nie miałam białych butów, no może oprócz takich, wiecie, sportowych Reeboków, w których właśnie czułam się średnio. Więc stwierdziłam, że jak mam taką okazję, mam taką możliwość, to czemu by z tego nie skorzystać? I te buty kosztowały chyba około $30 amerykańskich dolarów, bo w takich dolarach będę Wam ceny pokazywać. Coś takiego, zaraz Wam się tutaj wyświetli. I są, powiedziałabym, takie spoko. Może widać po nich, że nie są z najwyższej półki cenowej, ale ja też tego nie wymagałam od tych butów. To są takie proste właśnie buty w dosyć zgrabnym kształcie. Moim zdaniem są zgrabne. Takie właśnie wiosenno, nie wiem, wiosenne powiedzmy tak. I to jest mój pierwszy zakup. Chodziłam w nich już raz przez parę godzin i są wygodne. Powiem Wam, że są wygodne. Nie różnią się od butów, które kupujemy z takich polskich, tańszych sklepów i myślę, że to jest na plus, także jeżeli na przykład chcecie sobie spróbować czegoś takiego, to możecie sobie takie coś... Jeżeli chcecie spróbować czegoś takiego, to możecie takie coś zamówić. Myślę, że nie mogę powiedzieć, że jakoś super polecam, bo tak jak mówię, jakość może być różna. Ja je miałam raz, wyglądają jak wyglądają, nie rozpadły się, więc moim zdaniem są ok. Jeżeli będę się dobrze czuła w białych butach, to po prostu wtedy kupię już jakieś z wyższej półki cenowej. I to jest największa gabarytowo rzecz, którą Wam dzisiaj pokazałam, serio. Bo zamówiłam właśnie też dużo takich pierdółek. Kolejna rzecz, która mi wpadła do głowy, to to, że mam nowy telefon, tak, nowy telefon, nowy iPhone, ale nie żaden, wiecie, X, nie wiadomo co i tak dalej, bo ja wychodzę z założenia, że telefon ma sprawnie funkcjonować, nie muszę mieć najnowszego modelu i zawsze jak biorę, to po prostu biorę starsze modele iPhone'ów, żeby nie płacić za te telefony nie wiadomo ile. Jak kiedyś będę chciała, to sobie zamówię, ale wzięłam sobie właśnie tam ostatnio, parę miesięcy temu 6. I stwierdziłam, że ja muszę mieć case'y na telefon, za każdym razem. U mnie nie ma tak, że telefon funkcjonuje bez case'u, więc zamówiłam sobie bardzo prosty, taki zwykły, widzicie, gumowy case'ik i one są chyba po 99 centów amerykańskich, także można ich zamówić po prostu na pęczki i sobie zmieniać. One minimalnie żółkną, ale to jest 2 miesiące, ten już mam i troszeczkę pożółk, ale tragedii nie ma. Także zamówiłam sobie właśnie taki prosty case. Do mojego starego telefonu, jeszcze do 5 iPhone'owej, zamówiłam też case, który jest nieotworzony, ponieważ ten telefon 5 miał wylądować u mojego Gracjana, jak będę miała nowy. I 2 dni przed tym, zanim przyszła do mnie 6, moja 5 wylądowała ekranem na podłodze. Ona mi spadła milion razy po prostu. I ten jeden raz po prostu cały ekran poszedł, więc telefon jest do naprawy. I jakoś nie możemy się za to zabrać, bo jeszcze Gracjan jeszcze innego używa. No i case czeka. Mam nadzieję, że będzie dobry rozmiarowo. Dobra, zamówiłam jeszcze jeden case, jeszcze 2 właściwie. Jeden jest failowy, ale to nie jest wina sklepu, tylko totalnie moja. Jeszcze jeden case to taki bardzo w stylu szulow, to jest już na moją 6, wiecie, brokat i tak dalej. Jest fajny, sztywny, dobrze trzyma telefon, głównie teraz właśnie ten case noszę. Ten założyłam, żeby Wam pokazać, bo tak jakby, no, jak mam Wam pokazać przeźroczysty case? No na telefonie. Pasuje ten. Ten tak samo pasuje i właśnie noszę go przez większość czasu. On ma dużo takich brokatowych drobin i to też był koszt $2 około. Poprawcie mnie, literki, cyferki, pokazując się tutaj. I trzeci case to jest case, który bardzo chciałam, jak zobaczyłam na stronie, tylko oczywiście zaliczyłam faila, bo nie zauważyłam, że to jest case do iPhone'a 6s chyba, czy 6 Plus. No i zamówiłam sobie taki case, więc teraz zmiana telefonu chyba powinna być, bo wiecie, no to jest Kirosławek w czystej postaci. Mój czarny kot z ogonem, takim z jakichś sztucznych futerek, takich mysich tych, wiecie, czego, z uszkami i futrzany i jest bardzo fajny, no ale niestety nie pasuje po prostu. I to też jest dosyć sztywny case taki. Ja generalnie zawsze zamawiam, czy kupuję gdzieś, czy na Allegro, czy właśnie taki teraz w tym przypadku z tego chińskiego sklepu z Gearbesta. Takie tanie case'y. Jakoś nie widzę powodu, żeby wydawać dużo pieniędzy też na coś takiego jak case na telefon. Mimo, że oczywiście jak obserwuję gdzieś na Zalando, czy gdzieś jakieś case'y Karla Lagerfelda i tak dalej, czy Lulu Guinness, to mi się bardzo podobają, ale ograniczam się raczej do takich prostych rzeczy. Dobra, to były case'y. To jest naprawdę dziwny chory jak na mój kanał, ale okej. Przy okazji właśnie tego zamówienia zamówiłam sobie jeszcze pędzle. Wy sobie wyobraźcie, że ja do tej pory miałam dwa pędzle do makijażu oczu. Jeden kulkowy i jeden do rozcierania. I ja sobie tymi pędzlami radziłam, ale stwierdziłam, że jak mam możliwość sobie coś wziąć, to właśnie sobie wezmę pędzle. I to są syntetyczne pędzelki, ich jest tutaj 6, bardzo różne i ja też bardzo różnie ich używam. Nie wiem, czy do końca profesjonalnie, czy tak jak powinnam, używam po prostu ich tak, jak mi wygodnie. I te pędzelki są fajne, bo na przykład one mają dosyć sporą sztywność, nie wszystkie właśnie, część jest miękka, te do rozcierania są troszkę bardziej miękkie, natomiast te do nakładania, tak, do nakładania i takie ścięte są sztywniejsze i mi się nimi bardzo fajnie maluje. I to też nie był duży jakieś tam, to nie jest też duża kwota. Wiadomo, że to nie są pędzle profesjonalne i tak dalej, ale myślę, że dla takich osób, które wiecie, malują się tak jak ja, bez jakichś właśnie szaleństw, tak zwyczajnie po prostu, czy na co dzień, czy do kręcenia, czy na jakieś wyjście, to jest w zupełności wystarczający zestawik. Taki totalnie podstawowy. I jeżeli chodzi jeszcze o taką, powiedzmy, dookoła beauty tematykę, to zamówiłam sobie 2 rzeczy do paznokci. Pierwsza to jest Pinpai. To jest taki preparat, który ja nie do końca wiem, jak on się nazywa po polsku. To jest taki preparacik, który malujecie dookoła skórek, jak na przykład robicie sobie na paznokciach zdobienia. Malujecie tym, to wysycha i wtedy możecie na przykład robić ombre gąbką albo właśnie jakieś wzorki nakładać i tak dalej. Po czym ściągacie tego glutka zaschniętego i macie czyste skórki. No wiadomo, że jeszcze tam trochę trzeba doczyścić może miejscami, ale to jest bardzo wygodne i stwierdziłam, że właśnie nie wiem, jak to się nazywa w Polsce. Jak wiecie, to mi napiszcie, że sobie zamówię coś takiego i to też była kwestia paru dolarów. i to ma 15 ml, więc jest gigantycznie wydajny i pewnie tego nigdy nie zużyję w całości. I zamówiłam jeszcze jedną rzecz. Jako że kończyły mi się wszelkiej maści topy do hybryd, to zamówiłam sobie właśnie taki typowy 7 ml, czyli jak nasze te najbardziej znane marki, top plus baza. Ja używam takich produktów, na przykład Semilaka tylko jako top i tego też będę używać jako top, a właściwie już użyłam, bo widzicie moje czerwone paznokcie, które robiłam sobie wczoraj i tutaj już jest nałożony ten top Rosalind. Rosalind też gdzieniegdzie u nas można kupić, też na Allegro i tak dalej. I właśnie zamówiłam sobie ten top, ale słuchajcie, trzymam tutaj drugą butelkę, bo trzymam butelkę takiej znanej firmy w Polsce i tu jest 7 ml i tu jest 7 ml. Jak ja to wyciągnęłam z opakowania, to ja przeżyłam szok i stwierdziłam, że przysłali mi chyba jakąś próbkę, bo tak jakby no nie mam takiego rozeznania w głowie, ile 7 ml to jest objętościowo, tak wiecie. I się bardzo zdziwiłam i popatrzcie, ale tu jest 7 ml i tu jest 7 ml i zaczęłam się zastanawiać, ile my płacimy za szkło po prostu, jeżeli kupujemy hybrydy, bo 7 ml mieści się w takim maleństwie. Jeżeli chodzi o ten sam top, nałożyłam go wczoraj, minimalnie mi się zapowietrzał przy nakładaniu, ale nie wiem, czy to jest akurat wina jego, czy może tego, że on sobie tam latał, listonosz go nosił, nie wiem, rzucali nim. Ale już przy samym utwardzaniu te bąbelki zeszły i paznokcie wyglądają ok. Mogę powiedzieć, że jest porównywalny do tych topów takich, które są najbardziej popularne. Raczej nie jest gorszy, przynajmniej z tego, co zauważyłam do tej pory, a jeżeli coś się zmieni, to Wam po prostu w opisie napiszę. A w opisie będziecie mieć też linki do tych wszystkich rzeczy i tam do jakiejś kategorii. Możecie sobie poprzeglądać tą stronkę, może akurat coś znajdziecie, ale polecam Wam, jeżeli byście coś chcieli zamawiać właśnie takie pierdołki raczej, bo można długo czekać, a jeżeli chcecie coś na już, no to na pewno to nie jest sposób, żeby to zdobyć. Generalnie każdy chiński sklep, no bo wiadomo, że tam wysyłka może trwać bardzo długo. A, no i jeszcze mam 4 biżuteryjne rzeczy. To, co widzicie tutaj, to jest taki łańcuszek, też chyba $2 kosztował, podwójny łańcuszek, ale to nie jest razem, tylko każda część jest osobno, więc można nosić to lub razem. Taki drobny, bardzo delikatny element też mi się spodobał. Wiecie, że ja lubię tutaj, jak coś sobie tam dynda, wisi i tak dalej, więc takie coś też sobie zamówiłam. O, właśnie czuję, że serduszko jest przesuwane. Ok, to. Oprócz tego zamówiłam 3 zegarki, uwaga. Ja generalnie nie nosiłam zegarków, ale podobają mi się nie jako funkcja użytkowa, tylko bardzo mi się podobają na nadgarstku, po prostu jak wyglądają. I zamówiłam 3 zegarki. Pierwszy to jest taki typowo wiosenny, to też parę dolarów dosłownie. Nie wymagam od niego, żeby działał, nie wiem, jak Timex i tak dalej, ale jest po prostu ładny. Tak stwierdziłam, że będzie ładnie wyglądał na nadgarstku, jeszcze z jakąś bransoletką, tak typowo wiosennie i ma taką fajną, też dużą tarczę. Czy Wy też macie sąsiadów, którzy codziennie wiercą dziury w ścianę? Ciężko cokolwiek nagrać. No poczekamy sobie teraz 5 minut. Drugi zegarek to jest z kolei taki biały zegarek. No serio. Codziennie. Codziennie po prostu. I to jest taka wiertara, że po prostu rozwierca mózg. Okej, zaczynam jeszcze raz. Drugi zegarek. Drugi zegarek to jest to, co mam na nadgarstku. To jest świetny zegarek. Taki chyba najbardziej mi się z tych wszystkich rzeczy tutaj podoba, które mi przysłali. Zegarek, który ma tarczę z takim serduszkiem w środku, to znaczy bez serduszka, z dziurką w kształcie serduszka i przez właśnie przez tą tarczę widać mechanizm. Strasznie mi się to spodobało, a samą tą ideę podsunął mi mój tata, który sobie właśnie przeglądał tą stronę i zobaczył takie zegarki właśnie z widocznymi mechanizmami i ja też się na to zajawiłam. Także to jest drugi zegareczek i bardzo mi się podoba. To akurat mi się strasznie podoba i jestem strasznie zadowolona. Trzeci zegarek to już jest męski zegarek, taki ciężki, metalowy. Właśnie jak mój tata przeglądał sobie tą stronę i powiedział, że w ogóle fajna idea tych zegareczków tam z dziurką, że coś tam widać i tak dalej, to stwierdziłam, że po prostu dla niego coś wezmę, nie tylko dla siebie. No wiadomo, że to jest no chiński zegarek, więc nie będzie jakoś, nie wiem, może niesamowicie działał, ale może tam się ucieszy po prostu, nie? Że pomyślałam o nim. I to też jest taki zegarek, przez który tam widać troszeczkę właśnie mechanizm i tutaj z tyłu widać też mechanizm. Ja jeszcze go nawet nie rozpakowałam, także mam nadzieję, że mój tata się ucieszy. I to właściwie tyle. Wszystkie te rzeczy kosztowały około $100, więc to nie jest jakoś tak strasznie dużo, ale też nie jest tak mało. I wydaje mi się, że jakbym miała sama zapłacić ze swojej kieszeni te 300 zł za dużo takich pierdół, to bym ich naraz pewnie nie kupiła wszystkich, tak wiecie. Robię zamówienie wielkie i tak dalej i też tak jakby nie namawiam Was do tego, bo sobie zdaję sprawę, że no nie każdy ma na to ochotę. No ale miałam taką okazję, pokazałam Wam co jest, mam nadzieję, że się Wam coś tam może spodobało. Możecie sobie tą stronę poprzeglądać, a jeżeli już byście rzeczywiście coś zamawiali, bo to jest coś, czego zapomniałam Wam powiedzieć, a jest bardzo ważne, to jeżeli wchodzicie na stronę, wchodzicie sobie w jakąś tam kategorię, przeglądacie rzeczy, to zawsze wejdźcie po lewej stronie, zjedźcie trochę na dół i tam macie takie kategorie jak in stock, out of stock i coś tam jeszcze jest i zawsze zaznaczcie tylko in stock, bo tam jest bardzo dużo rzeczy na tej stronie, ale okazuje się, że części po prostu nie ma albo będą dopiero i tak dalej, więc zawsze wybierajcie to, co jest in stock, to wtedy Wam jest największa szansa, że to przyślą. I znowu wiercą. Wow. Wiecie co, mnie aż telepie momentami, naprawdę. Dobra, kończę i idę chyba zamordować sąsiada. Kończę i idę... Okej, kończę i nie idę zamordować sąsiada, ale żegnam Was i widzimy się następnym razem. Pa!